Zapytam po amerykańsku na początek, how are you? Jak tam, słuchaj, I'm great. jak tam w nowym mieście, w nowych realiach? Opowiadaj. I'm great, ja się czuję fenomenalnie, jest super, naprawdę. Każdy mnie tak fajnie tutaj przyjął, że aż łatwo było tutaj wszystko te pierwsze dni. No i jestem bardzo ciekawy na teraz, co wszystko jeszcze będzie. No my też jesteśmy ciekawi, będziemy się bacznie przyglądać. Jak powiedz, jak masz już ten występ za sobą, czy na razie jeszcze się przyglądałeś z ławki? Z tą drużyną Graliśmy akademicką. taki mecz towarzyski, mieliśmy taki testowy, mieliśmy teraz na taki college team, nie? To była mała drużyna, ale ty wiesz, jest dobre, ty wiesz, jeśli mówi tak po angielsku, się mówi good for the confidence, nie? Jak tak grasz takie mecze, strzelasz bramy, wygraliśmy, już nie pamiętam nawet, 6 czy 7-0, 7 chyba 0 i dostałem tam ostatnie 15 minut, ale strzeliłem swoją bramkę, się bardzo z tego O proszę. cieszyłem. Jeszcze występy teraz Głową? gram. Dlatego było super, no bo tam, ty wiesz, pierwsza połowa była tak, 2 razy 35 minut graliśmy na spokojnie. Pierwsza połowa była pierwszej naska, a druga połowa była dla tych wszystkich młodych, nie? To już było, jak ja chyba już wchodziłem, to już było prawie 2,5, druga, trzecia drużyna, nie? Ale dostałam 15 minut, 20 minut, nawet nie wiem dokładnie, chyba było tylko 15, ale strzeliłem swoją bramkę, to jestem szczęśliwy z tego. A jak tą bramkę strzeliłeś pierwszą? Fajna rzutka z boku i główką od razu. Czyli klasycznie w swoim Jedyna, stylu. tak, jedyna sytuacja, którą miałem i od razu strzeliłem. No to tak dalej, słuchaj. Powiedz, jak wyglądał ten twój transfer? To znaczy, jakbyś mógł tak opowiedzieć kibicom z Europy, którzy nie do końca rozumieją, jak to wygląda z perspektywy zawodnika w MLS. Ile ty miałeś do powiedzenia tak naprawdę? Bo oglądałem teraz, słuchałem tej twojej rozmowy w kanale sportowym. Z Matyborkiem i się zastanawiam, wtedy jeszcze to mówiłeś, że już jakby oferta jest na papierze, czeka, ale kluby musiały się dogadać, tak? Kluby się musieli dogadać. To jest tak ogólnie to dozwolenie, żeby ja bym mógł rozmawiać z dyrektorem sportowym i że oni się by mogli zgłosić u mnie, to muszę najpierw dostać dozwolenie od dyrektora sportowego. Ale oni od razu, jak była oferta, od razu napisali do dyrektora sportowego, powiedzieli, hej, my się interesujemy. Ja prawie chyba w tym samym nie dostałem już tą ofertę. I już było to, że ja nie mogłem rozmawiać z dyrektorem sportowym w Chicago, z tym Niemcem teraz, który jest tutaj nowy, tylko musiałam iść przez agenta, agent przez akurat dyrektora sportowego z Filadelfii i tak się to wszystko ułożyło, ale bardzo szybko wszystko trwało, bo od razu się zgodzili, tak jak najszybciej z tego słyszałem, się zgodzili. No i w ciągu chyba, nie wiem, 3-4 dni już było tak, że już mogłem rozmawiać z wszystkimi tutaj z Chicago. No, ale żeby dostać potwierdzenie, to ja nawet musiałam czekać się aż do tygodnia. Ale tak ogólnie masz tak samo do powiedzenia jak w Europie, tylko wszystko leci przez tą ligę. To znaczy, liga musi wszystko potwierdzić. Z każdej strony musi być OK, ale jako zawodnik zawsze masz coś do powiedzenia, nie? Albo coś, oferta ci nie pasuje, nie idziesz, albo dostajesz OK, rozmawiasz z ludźmi i możesz zawsze powiedzieć, nie, dobra, nie idę, nie? Ale wszystko było super, wszystko się ułożyło dobrze, wszystko było mega. Dlatego musiałam to przyjąć, szczególnie tą ofertę, którą dostałam. No to czym cię przekonali? Oprócz pieniędzy oczywiście, bo o pieniądzach dżentelmeni nie Właśnie, rozmawiają, ale... ludzie myślą, że ja przez pieniędzy poszedłem. Oczywiście, że mam tam podwyżkę, oczywiście to jest normalne, bo dlaczego masz zmienić klub, jak już No masz tak. takie docenianie też w tym klubie, co grałem w Filadelfii, nie? Ja naprawdę z nikim nie jestem zły, ale już w moim wieku było tak, że ja co rok musiałem sobie wywalczyć swój kontrakt. Ja miałam oficjalnie, kurde, wszyscy nawet nie wiedzą o tym, ale oficjalnie miałam na 4 lata podpisany kontrakt w Filadelfii, ale była zawsze opcja, opcja, opcja. To znaczy co rok ja musiałam strzelać bramy, musiałam dobrze grać, żeby ta opcja automatycznie by się pociągnęła. To ja miałam tą wielką presję, że albo kontuzja, a my w piłce wiemy, jak to jest. Kontuzja zawsze się może wydarzyć, ale od 3 lat jestem zdrowy i z tego jestem też bardzo szczęśliwy z tego. Musiałem wywalczyć sobie cały czas miejsce w drużynie i cały czas tym, że jakbym nie funkcjonował, to na końcu decyzja leży przy drużynie, nie? To drużyna decyduje, a albo zostaje, albo nie zostaje. Dlatego to była taka jeszcze większa presja. Teraz w Chicago mam gwarantowany kontakt na 3 lata. To już oczywiście coś bardzo wielkiego oznacza, że oni dalej we mnie wierzą, w wieku, w którym jestem. Oczywiście nie najmłodszym, ale też nie najstarszym, tylko już też 29 lat będę miał w marcu.
Nie czułeś jak 29? Jak każdy się pyta, czuję się trochę moczy, bo ciało wszystko działa. Od 3 lat przecież widać, że jestem zdrowy, dlatego mam swoją dyscyplinę, wszystko to dlatego. Pokazuję tylko po prostu ta oferta, która mi to pokazała i to wszystko, co dostałem, pokazuje, że drużyna dalej we mnie wierzy. I z tego się najbardziej cieszymy. To nawet nie musiałem myśleć. Poszedłem do trenera z Filadelfii i mu to powiedziałem. On tak, słuchaj się, Kasper, chyba każdy w twoim wieku, każdy w twojej sytuacji inaczej by nie myślał. I dlatego on nawet zrozumiał to od razu i powiedział, teraz są tylko 2 opcje. Albo idziesz, bo jest naprawdę oferta, nie będę ci to trzymał, bo każdy by to przyjął, każdy by tobie to życzył. Albo patrzymy teraz, jak doceniają ci teraz ludzie tutaj, nie? To albo będą dać tą samą ofertę, albo będzie coś innego. Ale niestety nie była aż taka wielka walka, ale nie jestem wściekły, nigdy nie będę wściekły, bo naprawdę miałem wielki szacunek tam, szczególnie z trenerem, wszystkimi chłopakami. Dyrektor sportowy też miał dobry kontakt, nie? Wszystko mogę zrozumieć. Tak jest niestety ten biznes. Dostałem tą ofertę i nie było do myślenia, tylko było, działamy, nie? I to było to. I tam jest podwyżka na końcu dnia. Nie będę mówił teraz te numery, ale na końcu roku, przecież jak oni wszystko to wyjaśną, nie, to będziesz widział, że nie poszedłem na aż takie wielkie pieniądze, bo na warunki Chicago, tak jak ja słyszałem i tak jak teraz patrzę nawet na dom, to jest trochę droższe, nie? Ale nie. Droższe jest życie, tak, niż w Filadelfii? Jest troszeczkę drożej, ale tam nie aż tak, ale nie jest. Domy trochę droższe, nie, tam taksy trochę podwyżki. Nie, nie, chyba nawet taksy są chyba niższe trochę, ale za to wszystko, co wydajesz, to na przykład na jedzenie, to tam trochę. Na końcu dnia wiesz, że nie wychodzi na to samo jak Fedef, jest troszeczkę drożej, ale to patrząc na to, co ja dostałem, były 3-letniowy kontrakt plus opcje, ludzie, w których miałem dobre rozmowy, to już nawet nie musieli mi wiele powiedzieć, ale miałem nawet dodatkowo jeszcze fenomenalne rozmowy i tak jak oni o mnie mówili, tak jak oni ze mną planują, to nie, musiałem po prostu przyjąć tą ofertę, ale nikt nie jest zły ze mną, że to przyjąłem i ja nie jestem z nikim tak na źle, nie? Jasne. No też, wiesz co, przeglądałem tak trochę media społecznościowe i widziałem, że kibice Philly też są zasmuceni na pewno tą wiadomością, ale gdzieś tam rozumieją, nie? Jakby tak spotyka się to po prostu ze zrozumieniem, chociaż oczywiście no, nie cieszą się, że ich najlepszy napastnik odchodzi, tak? A druga... Cieszyłem się też trochę z tego, że tak dostałem tyle fajne wiadomości i naprawdę chcę się jeszcze raz podziękować z tym, co ja tutaj już mam, nie? I co tutaj jakieś tutaj mi kibice przyjęli, tak jak tutaj mnie przyjęli wszystkie ludzie, jestem bardzo wdzięczny z tym już, ale chcę też jeszcze raz dzięki powiedzieć do tych wszystkich kibiców z Filadelfii, tych wszystkich ludzi, naprawdę każdy się pożegnał tak ładnie, życzyli mi tylko najlepszego i tak jak mówię, nie jestem wściekły na nikogo i nie jestem zły na nikogo, nie jestem załamany, po prostu tak nieraz działa i ja dostałam taką super ofertę, że ludzie nie muszą to zrozumieć, ale żeby tylko zrozumieli, że to już nawet nie chodziło o pieniądze, tylko o to, że mam 3 dni wypłacenia i że ta presja już nie jest taka wielka. Presji na pewno będę miał, bo akurat w Chicago nie byliśmy, taki wielki sukces to nie był, ale chcę pomóc drużynie jak najbardziej i będę działał. Ja nie będę siedział na dupie i odpoczywam. To na pewno. Słuchaj, no tak sobie ładnie cię na stronie przywitało Chicago. Czytałem oprócz tego filmiku z kiełbasą zabawnego, to czytałem taki komunikat oficjalny, no i wymienili, że od debiutu twojego w MLS więcej goli od ciebie strzelili tylko 2 piłkarze, a więcej goli i asyst łącznie tylko 4 zawodników. To pokazuje gdzieś, co ty w tej lidze już znaczysz, nie? I wiedzieli, kogo biorą, tak? Z drugiej strony masz prawo przez to czuć się niedoceniony, że gdzieś musiałeś rok w rok o ten kontrakt się starać. No umówmy się. No, ostatnie 3 lata szczęśliwy, że jestem zdrowy, bo dalej ludzie mi pytają się o moje kontuzje 4 lata temu, o tym już nie chcę rozmawiać, jestem od 3 lat zdrowy, od trzech lat pokazuję, że jestem w formie. I może być nawet lepiej teraz, może teraz Chicago w pierwszym roku jeszcze więcej bramek i pomogę drużynie tym bardziej dostać ten sukces tutaj. Dlatego ja tu przyjechałem pomóc drużynie jak najbardziej, to jest dla mnie najważniejsze. Oczywiście zawsze jestem głodny, żeby strzelać bramki, nie? Hungry for gold, tak jak się mówi. No ale słuchaj, a nie boisz się, że idziesz do słabszej drużyny, że tych okazji będzie mniej? To ty nie, tego się nie martwi. Tu i tak jest zupełnie nowa drużyna teraz w tym roku, dlatego teraz będzie coś, co buduje się coś nowego tutaj.
Nie, tego się nie martwię, bo ja myślę, że jako jeden zawodnik na przykład, ja też dużo mogę tu zmienić tym, że ja będę wykonywał inną pracę tutaj, nie? Że przyjdę i pomogę tej drużynie. Tam drugi zawodnik dojdzie i nieraz wystarczą dwóch, trzech zawodników jako liderzy, którzy będą prowadzić tę drużynę. Mamy dużo utalentowanych młodych tutaj też zawodników i jest prawie tak powiedziane, prawie nowa drużyna tutaj, nie? Bo dużo odeszło i nawet z pierwszej jednastki, dlatego ja się nie martwię. Ja się nie martwię, bo to tylko zależy, bo to jest, piłka nie działa tak, czy idziesz do słabszej drużyny, czy nie. Nieraz taka słaba drużyna, nikt na nich nie patrzy, nie jest na radarze, a tu nagle oni mówią, hej, słuchajcie się, ale my mamy umiejętności i mamy dobrego trenera, system działa i wszystko się może skręcić w drugą stronę, nie? Ja się nie martwię, jestem szczęśliwy być tutaj, jest wielki spokój, jest fajna atmosfera, dlatego się bardzo z tego cieszę. A jak pierwsze wrażenia, te pierwsze dni w drużynie wspominają Przemka Frankowskiego na przykład? No, wrażenia z mojej strony na drużynę, tak jak mówię, młoda drużyna, młoda utalentowana drużyna. Jeszcze czekamy na ten Cichos, który na obronie ma być z Kolonii, to on dopiero następny tydzień dojdzie. Czekałem, że tam jeszcze planują dwóch, trzech zawodników jeszcze dorzucić do naszej kadry, ale to już nie jest moja robota, tylko ich. Ale tak to ogólnie wszystko jest naprawdę super, super, jest naprawdę dobrze. Bardzo ciężkie treningi, muszę powiedzieć. Ciężkie treningi od razu na obozie, obóz się zaczął. Ale mi się to wszystko na razie tutaj naprawdę podoba, ja się niczego nie martwię i no, nie wiem jak tam oni, ale tak jak oni mnie przywitali, chyba są też szczęśliwi, że jestem tutaj, bo jestem bardzo szczęśliwy z tego. A jest ten bramkarz młody, Słonina, czy on jest na kadrze teraz? Jest na kadrze akurat, jeszcze go nie poznałem. No tak, no bo oni mają teraz mecze, nie, eliminacji. Tak, o nim było przez chwilę głośno, ale no teraz dostał powołanie, wygląda na to, że jemu jest jednak bliżej do gry dla Stanów Zjednoczonych. On chyba nawet nie mówi po polsku, z tego co wiem. Ja słyszałem, że akurat mówi po polsku. Że mówi? Muszę sprawdzić, bo on też był w kanale sportowym kiedyś, muszę sprawdzić. Jak coś, to ja ci dam znać, jak go poznam. Dobra, najwyżej do ciebie się odezwę. Może nie będziemy na tym samym poziomie, bo już trochę jestem w tym wieku, że już ty wiesz, rodzina, dziecko, to tematy są trochę inne, nie? Ale się zrozumie tutaj wszystkimi i tu naprawdę atmosfera jest naprawdę rewelacyjna. Słuchaj, wspomniałem Przemka Frankowskiego, on teraz we Francji sobie nieźle radzi, co pokazuje. Musisz napisać, nie dałem rady mu napisać, a jak tutaj było wszystko, się go zapytać, dodzwonić się do niego. Właśnie. Ale ja tu pierwsze dni naprawdę był wielki stres, bo te media, wszystko, przywitanie, potem poznać wszystkich tutaj. Trening się od razu zaczął, to ja oczywiście nie było aż za... nie powiedzę, że łatwo było wszystko tutaj, bo każdy mnie fajnie przyjął, ale ty wiesz, dużo było tutaj do sprawdzenia rzeczy, nie? Ale tak jest. Ale jeszcze może do niego zadzwonić, zapytać się, jemu dobrze lecić z tego, co ja słyszę wszystko i patrzę. Cieszę się bardzo. Ale wspomniałem jego, bo nie wiem, czy widziałeś, teraz liczba Polaków się zgadza, bo właśnie przed chwilą w Charlotte FC pierwszym designated player został Karol Świderski. To mamy już 4 napastników w Stanach Zjednoczonych na ten moment. Zobaczymy z Adamem Buksą, ale no jest moda na Polaków w ataku, widzę teraz w MLS. No tak jak każdy narzeka na tą ligę, to ona nie może być taka straszna, że tu wszyscy przychodzą chyba, nie? Dlatego jestem naprawdę też ciekawy. No jest ciekawy, czy on przyje tą ligę, Karol, bo tu ludzie przychodzą i ja nie myślę, że będzie łatwo, ale musisz przyjąć tą ligę, jest inna piłka trochę, ale coraz lepiej się rozwija wszystko, dlatego tak łatwo mu nie będzie, ale zobaczymy, jeszcze nowa drużyna, wszystko nowy system, właśnie. Wszystko nowe u niego, to u niego jeszcze tym bardziej nie tak łatwo będzie, ale zobaczymy, jestem ciekawy, jestem naprawdę ciekawy, życzę mu też... Ciekawi mnie to, że Karol w takim momencie kariery, że woli przejść z Grecji, tak, z PAOK-u do Stanów Zjednoczonych. No to pokazuje już, ile znaczy ta liga, nie? Tak, już zobacz, ile przychodzi tutaj, już coraz więcej młodych przychodzi, się tutaj rozwija. I pokazują, że później można pójść do Premier League, do Bundesligi. Wracają, już to wszystko słyszysz, ale stąd widzisz też, jakie tu są transfery, stąd młodzi idą tam do wielkich klubów i dobrze sobie radzą. Na przykład Brandon Aronson z Philadelphia, co ze mną był, on zobacz, Leeds United już ofertę mu daje na 27 milionów, to kurde, no. Taka słaba liga nie może być, jak takich dużo chłopaków tu jest. No tak, nie? Co Davis poszedł do Bayern Monachium, każdy mówi, a tam z Ameryki, kurde. Utalentowany chłopak tak sobie dobrze radził, że to jest...
podstawowym w pierwszej tasce, nie? I tak dużo, coraz więcej, bo my też coraz więcej widać, że rozwija się ta piłka, coraz więcej tutaj się rozwija też, jak chodzi o oglądanie tej piłki w Ameryce, bo ty wiesz, na razie już nie jesteśmy na takim poziomie jak American Football, bo ta koszykówka, wszystko NBA, ale coraz się więcej rozwija, coraz więcej na to patrzy, coraz więcej nawet chce grać piłek, bo ja miałem nawet, miałem takie szczęście, że jak byłem w Filadelfii, to tam chodziłem na, wiesz, takie terminy mieliśmy, ale tam już budują koło szkołów, budują boiska dla wszystkich, żeby dla wszystkich był ten dostęp, żeby mogli grać. Do, do soccera? Tak, dla soccer, dla piłki nożnej, to mi się podoba. Dlatego rozwija się wszystko i no i widzisz też, że dużo tak europejskie wchodzi teraz też tutaj, nie? Dlatego niektóre drużyny, no, ciężko nawet zagrać na nich. Co cię chciałem zapytać, a grałeś, powiedz mi, w Lidze Mistrzów CONCACAF z klubami z Meksyku, czy akurat nie trafiłeś? Bo jestem ciekaw twojej opinii, bo się mówi, że jednak Liga Meksykańska nie jest w Europie tak popularna, powiedzmy, marketingowo, czy przez nazwiska jak MLS, ale piłkarsko stoi wyżej. Jak ty to oceniasz? Ciężko powiedzieć, bo jak my graliśmy, to byliśmy na samym poziomie. To nie było tak, że pojechaliśmy tam i przegrywaliśmy. Naprawdę, ja mówię, że oczywiście piłka się rozwijała tam w Europie, piłka przychodzi z Europy i oczywiście mówisz zawsze o Premier League, mówisz o Bundesligie, ale czy jest aż taka wielka różnica do wszystkich tych lig? Jak nie przyjmiesz, że ani jedną tej ligi, to nigdzie ci nie będzie łatwo. Jak wszyscy mówią, pójdziesz do Europy, pójdziesz do tej mocnej ligi, to każdy mówi, ale masz tych lepszych zawodników obok ciebie, to też łatwiej to chyba będzie trochę też zagrać tam, nie? Dlatego ja myślę, musisz tylko przyjąć każdą ligę. Jak dostaniesz tą szansę, życzę wszystkim tylko najlepszego, żeby to wykorzystali i z tego najlepsze, co zrobili. Dlatego ja myślę, tak jak mówię, nigdy nie ukrywam, że chcę wrócić do Europy, bo ja wiem, że na tym poziomie, na wyższym poziomie bym sobie dał radę, ale tak nieraz bywa, tak jest nieraz. Ja nie narzekam, jestem tutaj szczęśliwy. No i tutaj jestem doceniany, dlatego zobaczymy, jak wszystko będzie. Może po jednym roku Chicago, może się zgłosi europejski klub. Nigdy nie wiesz, nie? Ale jestem szczęśliwy teraz być tutaj. Ale jak popatrzeć na to, co my graliśmy CONCACAF Cup, pierwszy mecz mieliśmy na drużynę z Kostaryki. Dominowaliśmy grę, wygraliśmy grę. Pierwszą 1-0, drugą 3-0. A potem graliśmy na klub Ameryka, jeden z najlepszych drużyn z Meksyku. No tak, znamy. No i tam oczywiście, że na wyjście widać, patrzysz na wynik, przegraliśmy 2-0, ale mieliśmy nasze szanse, oni też wiele nie mieli. Muszę przyznać, że byli trochę lepiej na wyjeździe, ale my w naszym stadionie dominowaliśmy grę, ale wiesz jak jest, 2-0 prowadzili, my musimy otworzyć. To ja dostałem na karnego, zdecydowałem się nie strzelać. To nam Jamiro wtedy przestrzelił, nie? Albo nie, bramkarz wyłapał, ale już by sytuacja była inaczej. Oni by się, no, po prostu, nie chcę to powiedzieć, bo nie wiem jak się mówi, ale by się tak, wiesz, trochę w gacie by się trochę... Tak. Na sytuację, bo my akurat na początku drugiej połowy dostaliśmy karnego, dlatego już byłaby inna sytuacja, ale dominowaliśmy grę i potem na końcu, ty wiesz, patrzysz na wynik, chyba przegraliśmy 1-0 czy 2-0, ale tylko bo już musimy otworzyć, ale mecz był interesujący, my dobrze sobie radziliśmy, po prostu nam się nie udało, ale no, tak jest piłka, nie? Słuchaj, no muszę zapytać, bo było ostatnio duże zamieszanie, bo chyba udzieliłeś wywiadu tygodnikowi Piłka Nożna. Legia, w Polsce jak rzucisz hasło Legia, no to już wszyscy, wiesz, podnoszą się na alarm i już są te clickbaity. No i że Legia była blisko, jak to było? Rzeczywiście była blisko, czy konkretów nie było? Było blisko, ale prędzej chyba się koncentrowały teraz na lato, bo w zimie oczywiście normalne to jest, że nie masz aż tyle pieniędzy, bo już masz wydane na całą... No oni teraz nie mają dużo pieniędzy. Dużo nie pieniędzy mają, no i ale były rozmowy i były plany, były tego, tylko na końcu dnia Chicago było jedyną drużyną, która tak nie dała, nie była zainteresowana, tylko od razu dała ofertę, od razu walczyła i chciała, no i... To jest dla mnie najważniejsze. Jakby było dwóch, trzech innych, może bym sobie pomyślał o tym, ale tak od razu. Nawet nie czekali, jednego dnia nawet nie czekali, tylko od razu działamy. I dlatego jestem tego bardzo wdzięczny tym, że oni tak walczyli o mnie. Ale było wtedy, jak nawet jak do Ameryki miałem iść, do Filadelfii, co przecież poszedłem do Filadelfii, też były z dużym klubami, miałem z polskiej ekstraklasy, nie? Ale pamiętam tam ekstraklasy, jakie to było drużyna wtedy. Korona Kielce?
Borona Kielce, tak, bo znałem trenera, tego, ale potem, kurde, wszystko było na papierze tak jak, wszystko było poukładane tak ma być, a na papierze, kurde, zmienili sobie cyferki, nie? Już nie chodzi o to, że już trochę było trochę niższa cena i wszystko tego, ale już chodzi o to, że no ludzie, zapowiedzcie mi takie coś, rozmawiamy ze sobą, a w ciula walicie, nie? Dobrze, że nie poszedłeś tam, bo to złe. Nie, umówmy się, gdzie jest poziom Ekstraklasy, a gdzie jest poziom MLS? To, o czym rozmawialiśmy. Z MLS idą piłkarze od Europy, płacą za duże, największe europejskie kluby płacą, a z Polski to są jednostkowe przykłady i tylko najmłodsi, no. Ja ci powiem szczerze, ja nie mogę doceniać tą Ligę Polską, bo nigdy nie grałem, dlatego nie mogę. Oglądałem piłkę tam. Widzę, że jest taka też fizyczna, że jak chodzi... Fizyczna, tak. Fizyczna, że walczy wszystko tego, nie najtechniczna. Tutaj też tak bardzo. Tu masz tak drużyny, które grają technicznie dobrze, taktykę mają, ale też dużo tutaj jest fizyczne. Też widzisz, że oni są normalnie atleticami. Jak się mówi? Są atletami. Atletami, ale wiesz, o co chodzi, no. Ale ja nie mogę doceniać, ja tylko mówię tak, nie patrzysz na MLS, to nie mów, że jest słaba liga, no tak. Obejrzyj sobie, albo daj szansę tego. Ja mówię tak, tak jak dalej słyszałem, grałem w drugiej Bundeslidze, każdy mówił mi w Polsce, a Ekstraklasa to poziom drugiej Bundesligi. Amerykańska liga to wiele słabsza niż Ekstraklasa. A ja mówię, ale nie, bo ja gram tu w MLS i ja myślę, że to drużyny nawet sobie poradzili nawet w Bundeslidze. Nie graliby może na górze, ale by po środku dołem by sobie poradzili, tak jak Atlanta, tak jak Philadelphia Union, jak my graliśmy ostatnio, myśmy taki sukces, też my sobie poradzili, bo mieliśmy presję, mieliśmy taki europejski trochę trenera i wszystkiego, nie, poukładane wszystko, nie, dyrektora sportowego. I jak ja tak mówię, to, no to jak MLS jest na tym poziomie, tak jak ja mówię, Bundesligi, tak drugiej Bundesligi, to MLS musi być silniejszy niż Ekstraklas, jakby mówili tak ludzie. Dlatego ludzie mówią tak, jak i oni są. Tak, ja bez sprawdzenia. Ja nie będę doceniać, ja wiem, że ta liga jest mocna tutaj i dajcie ją szansę obejrzeć. I po prostu widać też, po prostu teraz widać, że też stąd tyle zawodników odchodzi, dlatego... Ja nie będę oceniał polską ligę, bo nigdy nie grałem, ale patrzeć na to, to nie mogę powiedzieć, że jest też zła albo za dobra albo coś. Nie? Słuchaj, bo wspomniałem jeszcze Karola Świderskiego, mówię, że mamy czterech napastników, bo jest ty, Buksa, Świderski, Klimala. I pytanie, który jest najlepszy? Zapomniałeś. Pięciu, niezgoda jeszcze, no tak. Niezgoda jeszcze. Niezgoda chyba w najlepszym klubie w sumie, nie? Chociaż nie, no teraz New England chyba był. Lepszy tak, ale niestety chłopak miał znowuż kontuzję, nie? Chyba no tak, on jest cały czas kontuzjowany, no. Dlatego zapomniałem. No ale też fajny chłopak. Wszystkimi, którymi naprawdę rozmawiałem, z Frankowskim miałem zgodę, rozmawiałem z Kemalą, często gadałem, z Burtem miałem fajne chłopaki, ale na końcu dnia będzie teraz wielka walka, nie? Kto dostał. No właśnie. To będzie lepsze, nie? Kasper, nie będę cię już zatrzymywał. Powiedz mi tylko tak, kiedy się zaczyna sezon? Jakie masz teraz plany tutaj w klubie na najbliższe tygodnie? Plany są tak. Pierwszy obóz się kończy teraz lutego chyba. 3 wracam do Filadelfii. Każdy leci do Chicago. Ja 3 lutego wracam do Filadelfii. Mamy 3 dni wolne. 2,5 dnia wolne, bo 3, a 6 już lecimy do Austin, Texas. Mhm. I tam jest drugi obóz i mamy wrócić 20 lutego i 26 gramy pierwszy mecz już na wyjeździe na Inter Miami. Zobaczymy, jak będzie pogoda w Chicago, bo będzie pogoda nie aż taka dobra, będzie mróz wszystko, to będziemy prawdopodobnie lecieć jeszcze wcześniej do Miami. Planowany tak już jest chyba 2-3 dni przed, ale jak będzie taka straszna pogoda, to my chyba z Texas od razu chyba na Miami lecimy, jesteśmy tydzień tam, nie? Mm-hmm. No i 26 już jest pierwszy mecz na wjeździe na Inter Miami. I tak wygląda na razie sytuacja. Jestem tylko jeszcze 2,5 dni jestem w Filadelfii. Zobaczyć jeszcze raz żonę, dziecko i psa. No i już się przygotujemy, bo dzisiaj myśmy akurat już szukamy domu, a dzisiaj myśmy szczęście, już daliśmy ofertę na dom i mam nadzieję, że nam się uda. I wtedy chyba do 28 lutego, końca tego miesiąca, chyba już może się żona przeprowadzić z synkiem. Super, no to trzymam kciuki w takim razie. Słuchaj, no to zarówno miesiąc jest pierwsza kolejka, tak? Sezonu. Tak, tak. Równo miesiąc. No to fajnie, to masz miesiąc, żeby się wdrożyć, przygotować, zapoznać, no i kolejne, jak ty mówisz, strzelać bramy i będzie pięknie. Trzymam kciuki. Dzięki ci. Fingers crossed, słuchaj, wszystkiego najlepszego i będziemy się właśnie przyglądać. No i playoffów, tak? Playoffów życzę.
Playoff, dzięki, to są moje ambicje. Pomóc drużynie, żeby wreszcie doszli do playoff. Ja też chcę, że tam dojść, dlatego moje ambicje są zawsze wielkie, ja mam zawsze, jestem na maksa. No ale tutaj ty wiesz, nowa drużyna to wszystko powoli ma być, nie ma powoli, u mnie od razu się zaczyna. American attitude. Tak, już ci weszło w krew.